Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Było Hearthstone'a chwilę trochę, czas, żeby było trochę Gwenta. Tym bardziej, że rozpoczął się nowy sezon. Jest koniec sezonu. Nie udało mi się nic pograć. Miesiąc nie grałem. Powiem wam szczerze, że trochę jestem sam sobie winien, ale wybaczcie mi. No po prostu po jakimś czasie ta gra staje się nudna. Nie wiem, czy macie to samo wrażenie, czy nie, ale mnie już trochę męczy to, że tu wchodzi aktualizacja, która bufuje karty. Za chwilę już je nerfi te same. Dochodzą nowe karty, za chwilę znowu nerf. Raz można te złote bić, raz nie można. No trzeba w tym po prostu siedzieć dzień w dzień, miesiąc w miesiąc, żeby to wszystko ogarniać, a potem się kończy tak i tak, że później wchodzicie na ladder i 4 deki, jazda, wszystko to samo, nuda masakryczna. Się dzieje po jakimś czasie, więc nie grałem przez miesiąc. No i co ja na to poradzę? Nic na to nie poradzę. Święto Zmarłych już się rozpoczęło. Mamy jakiś nowy event w Gwincie, ale to pomalutku wszystko będziemy robić. Mamy Święto Zmarłych, 20 dni na jego zrobienie. Puh, baby. Mamy patchnoty. Brzask teraz będzie leczył o 2, jednorożec, winny, dodano nowych kart, masakrycznie dużo. Wreszcie patchnotesy są ok. No i Harpia, która czy od nowa jest to, o czym mówiłem. Chyba brakuje serwera testowego. Ja wiem, że to jest beta, ale ileż można to wszystko cały czas zmieniać, naprawiać i kombinować. Święto Zmarłych będziemy robić w oddzielnym odcinku. W tym odcinku chyba po prostu... Chyba już nawet jest... Nie wyrzucili mnie z Proladera, bo zagrałem więcej niż 10 gier i nie byłem w 10% najgorszych graczy. Gdzieś koło top 1000 skończyłem. Więc wystarczająco. Jak dla mnie i na niegranie nie wiadomo ile. No okej, to jest wszystko, to wydarzenie mamy. No dobra, idźmy do sklepu. Beczki z kartami. Mamy trochę... Mamy trochę tych beczek, dokładnie 43. Więc poszukamy nowych kart, moi kochani. Zobaczymy, czy jakieś nam się trafią, nowe karciochy. Minus jest taki, że dodali nowe złote, więc... Będzie tutaj problem z ich odnalezieniem. Może zauważymy, że coś jest. Komandosa nie miałem zwykłego, bo po ostatnim nerfie go wyprzedałem. Zobaczymy, co tutaj przyniesie nam 43 beczek wyfarmionych. Tu nic nowego nie ma. Cycuszko. Tu też nic nowego nie ma. Nie ma nic animowanego. Coś dostało nerfa, może ten statek dostanie kiedyś nerfa. Trudno powiedzieć. No jazda. Ruszaj się, robaku. Epik. Oj, to nowy epik. Harald, Psiagęba. Stwórz Wilfreda, Wilhelma i Wilmara. Kto ogląda serię z Wiesia, wie, że ostatnio go spotkaliśmy nawet podczas questa. Władca Undwig. Chyba tak się ten quest nazywał. W każdym razie siedział na swoim stateczku z tymi swoimi Wilhelmem, Wilfredem i Wilmarem, czyli czaszeczkami, i wpierdzielał ludzkie mięso. No to mamy już silverka nowego. I mamy od razu animowaną, moi drodzy, mamy animowaną nową kartę. Ma Hakamski dwójniak, rozmieszczenie wzmocni losowego sojusznika w każdym rzędzie o 4, czyli brąz za 12. No ładnie, animowany brązik nam wpadł. To jest fajne. To jest fajne, bo wpadają nam te nowe karty i o to chodzi. O, animowany Akitator. Drugi Harald. No, mógłby być chociaż animowany. Animowana Harpia to jest dobry wybór, bo Harpie teraz można za podwiększoną wartość niszczyć, więc dostaniemy za to troszeczkę pyłku. Nie mam za dużo fragmentów kart, więc chciałbym, żebyśmy dostali jakieś nowe złote karty. Ale gra nie chce, żebyśmy je dostali. Niestety, gra sobie nie życzy tego, żeśmy dostali nowe złote karty. tutaj nic ciekawego i nowego. No, są złote karty, ale szkoda, że wszystkie, które mam. Posiadane jeden, w sumie dwa, czyli mam każdy egzemplarz tej karty w formie zwykłej i animowanej, więc jest mi bez różnicy, co wezmę. Weźmy Hjalmara, skoro ostatnio też walczyliśmy dzielnie z Hjalmarem, to weźmy Hjalmara. Niech ma chłopak. No doszło kilka brązów i jakoś nie lecą. Tutaj też niezbyt ciekawe wybory. O, no troszeczkę martwiłem się. Ta złota by się przydała jakaś nowa. Byłoby fajnie, a tu nic nowego, wszystko stare leci. No jest, nowy silver. Mandragora, czyli korzeń z cyckami. Ciąży albo z dużym brzuchem. W każdym razie bierzemy ten korzeń z cyckami. Jest kolejna nowa karta, ale nie ma złotych nowych kart. To jest największy problem, bo brązy to zrobimy. Brązy zrobimy, nie jest to problem, ale złotych kart... Złote karty są drogie i będzie z nimi problem. Ostatnio pododawali same brązy, parę silverów, a teraz sypnęli się na goldy. Widzą, że za łatwo się te nowe karty farmi, więc trochę utrudnili biznes. Żeby nie było aż tak łatwo. No, takich mam trzech już animowanych, no ale animowanych się nie odmawia. Animowanych, moi drodzy, się nie odmawia. Wow. Tak jak z chorążym brygady na Uzitaka. Też mam chyba trzech animowanych, ale... No ale niech będzie. Gdzie są nowe karty? Gdzie są nowe karty? Moi kochani. Gdzie one są? No nie ma nowych kart. Po prostu nie ma. I co ja mam, biedny, zrobić? Jest! No nie no, Birna, naprawdę. No dobra, no. Lepsza Birna niż żadnego golda, ale... No ale bez przesady, drugi gold i żaden nowy. Halo. Halo policja, ja chcę nowe karty, a nie stare. Po to odłożyłem to wszystko, żeby dostać nowe karty, a nie stare silvery. Halo. 40 parę beczek odłożyłem, ludziska. Co dopiero dostałem? Dwa razy Wilfreda Bombika. Oj, no dobra, Harpia. Bo za Harpię dostaniemy parę grosi. Będzie może na jedną legendę. Może nazbieramy coś. Ej, no to jest jakaś rzeźnia. Dajcie mi nowe karty. 21 nowych kart. Czy ile tam? A wy mi sypiecie cały czas starociami. Ja mam te starocie. Halo. Ja chcę nowe karty, piękne, śliczne, kolorowe. No nic nie ma nowego. No zobaczcie. Uparli się po prostu. Dali piękną, animowaną, jedną brązową kartę. Dwa razy Wilfreda Bombika i tyle. No uparcie. O. Pająk teraz jest taki, że można sobie go ustawiać w dowolnym rzędzie. Super. To już pająk nie jest taki, że idzie w ostatni rząd. No dobra. Widzę, kolejne jednostki zostały. Alchemik teraz ujawnia dwie karty. Widzę, że kolejne jednostki można teraz rozstawiać po całej mapie, gdzie się tylko chce. Ciekawe. Powiem wam, że wygląda to ciekawie. Niedługo wszystkie jednostki będziemy ustawiać gdzie się da, więc pytanie, po co to nazywać rzędami jakimiś oblężniczymi czy innymi? Aj. Ale widocznie ktoś tam ma jakąś ideę, która temu przyświeca. Cacuszko. Bran teraz wzmacnia. No okej, ale ciągle mamy ten problem, że nie mamy nowych karcioszek. Mamy tylko tadam. No i fajnie, że te silvery wyskakują. Szkoda tylko, że żaden nie jest w pełni refundowany. Szkoda tylko, że to nie są nowe silvery. Bardzo dużo rzeczy szkoda. No jest, moi drodzy, jest nowa brązowa karta w końcu. Flaminika Gaju Gedynejt. No ładne masz oczy. Oczy masz przyzwoite. Ja powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że na tyle beczek naprawdę nie będę miał prawie żadnej nowej karty. Nie sądziłem, że to aż tak się skończy. Po prostu nie sądziłem. No dalej ta sama lipa. No fajnie, że są te silvery, no. Fajnie. Ale... ale to nie jest to, czego tygryski szukały, no. No masakra. No jest animowana tarczowniczka i animowany efekt uboczny. Dwie premiumki w jednej paczce. Szkoda tylko. Tego mam równo 3,6, a tego może nie mam. Wszystkich trzech animowanych nie mam pojęcia. Tamtego na pewno miałem 3 animowane. Jak było 3/6, to miałem 3 animowane. No, ale wyjście. Jest Wilgefortz, jest Wesemir, jest Myszowór. Myszowora mam zwykłego i animowanego, Wilgefortza mam tylko animowanego i Wesemira mam tylko animowanego. Teraz Wesemir może być bardziej grany, więc... no tak naprawdę niewiele mi zmienia ta karta. O tyle zmienia, że dochodzi mi jedna karta tutaj w tym profilu do statystyk, nie? Że mam jedną kartę więcej, bo premiumki nie wchodzą w to. Jak zmienicie sobie na przykład bohatera ze zwykłego na premium, to wam pokażę, że nie macie jednej karty, tak? Bo żeby mieć premium i żeby mieć napisane, że się ma wszystkie karty, to trzeba mieć też zwykłego. No dobra, animowany okręt. Ale to dalej jest lipa, bo zostało 11 beczek, a ja nie mam nowych kart. To se pograliśmy. Moi kochani, pograliśmy se masakrycznie w tą grę. Mamy animowaną Aeli Ren. Tę weźmy. Oczywiście już ją mam. Bo wszystkie premiumki złote i srebrne miałem do tej pory. Więc ją również miałem. Te. No dość dobre wybory. Coś nowego? Ten teraz pożera również srebrne jednostki. Z tego co zauważyłem. I wyczytałem. Babam! No. Rewelacja na Bałtyku. Lody, lody na patyku, moi drodzy. 7 ostatnich beczek i czy ja chociaż coś dostanę nowego jeszcze? Czy już mi się nie należy? Statek spadł z 6 na 5, ale ma od razu ranienie. Wow, mam oszluzga. Mam oszluzga, wow. Kolejny brąz. Powiem wam szczerze, że te brązy to powinny lecieć masakrycznie często, a tu brygada Wrichet animowana. No weźmy ją. Weźmy tą brygadę Wrichet animowaną. Ale to kompletnie mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Kompletnie. Dalej nic nowego. Jest dwójniak zwykły. Weźmy go. Dostaliśmy animowany i zwykły dwójniak i tyle sukcesów. I 2 razy Wilfreda Bombika. A tu to nic. A tu nic ciekawego. Moi kochani, nic ciekawego. Nie mam kart. Nie będzie czym grać. Otwieracie 40 kilka beczek i nie dostajecie kart. To jest jakaś masakra. To jest po prostu masakra. Wszystko neutralne, ale nic nowego. Tutaj tak samo. Nic nowego. Czy to jest nieźle, to bym nie powiedział. No jest animowany z Fanrigę, którego już mam. Ale weźmiemy go, tak. No i moi drodzy, podsumowując to, co się wydarzyło. Cóż można powiedzieć? Poza tym, że mogę zniszczyć 300 kart nadmiarowych, tak? Które mi nic nie dadzą, tak naprawdę. Bo bardzo dużo kart nie mamy. Dobra, włączmy sobie na szybko field. Nowe. Wyłączmy te ptaszki, bo mnie one denerwują. Dobra. Przełączmy się na wszystkie i z powrotem na nowe. Jeszcze jakieś ptaszki tu zostały. Dobra. I ostatnie ptaszki. Okej. Nieposiadane, no trochę tych kart nie posiadamy, szczególnie nowych. Ibor. No to te mam premiumki, jest ok. Te też mam wszystkie premiumki. Nie mamy zguby Borobosa. No dobra, zguby Borosa. Alchemia, kart kategorii boon. Fajnie, że se tu nawet z tłumaczeniem nie poradzili. Wygląda to fantastycznie, jakość prowadzonego patcha. Wygląda to po prostu beznadziejnie, taka jest prawda. Kart kategorii boon. Żebyście mieli jasność, co to jest kart kategorii boon, to to jest... Zeta. Karta specjalna. No to powinno być wszystkie. Coś takiego jak miód. Gdzie jest ten miód? Karta specjalna alchemia. Nie, to nie jest. To jest karta kategorii. Karta z kategorii. Ten boon to są po prostu te, które robią dobrze, nie? I boostują. Bo jest jeszcze kart kategorii typu pogody, które robią źle, nie? To jedne są boon, coś tam. Nie wiem, jak oni to na polski chcieli wytłumaczyć. Korzyść, o, pozytywny wpływ na rząd, wstępuje po objęciu rzędu innymi zagrożeniami, korzyściami, nie? Czyli to jest tak zwany ten boon, kart kategorii boon, to jest korzyść. A jak wejdziemy sobie na przykład w pogodę, nie? To jest ten drugi typ karty zagrożenia. Czyli są korzyści i zagrożenia te. Taki wynalazek, moi drodzy, taki taka Ameryka. Nie mamy wroniego oka. Możemy je sobie zrobić. No, nie mamy cycków. animowanych, czyli zwykłe cycki mamy. No dobra, paru kart nie mamy, tak. Jakoś sobie z nimi poradzimy, natomiast na pewno chcemy sobie poszukać harpii, bo ta harpia, tego nie naprawili, nie da się kliknąć, trzeba zamknąć filtry dopiero. Jedną harpię możemy sobie zniszczyć i tą harpię też możemy sobie zniszczyć, jedną. I odnowy nie mamo, nie da się. Tego to działało, to zepsuli poprzednim patchem i widzę, że w tym patchu tego nie naprawili, bo po co? Po co to naprawia? Trzeba wchodzić 10 razy w filtr i wychodzić. No dobra, moi drodzy, no to zniszczyliśmy te karty, które są teraz za pewną wartość. Jak znajdziemy sobie na profil, to pierwszą rangę mam. A właśnie, bo my przecież możemy jeszcze, moi drodzy, wyłącz Prolader. Rozgrywka rankingowa, no właśnie. My jeszcze dostaniemy 7 beczek. Wyjdź, moi kochani, my jeszcze dostaniemy się... O! 98 MMR-u. Do ranku 10. Rankę 1400. Proladera tu już teraz nie pokazuje. Nie. Muszę się tutaj obeznać na nowo, ale w każdym razie mam jeszcze 7 beczek. Nie, nie, nie. Otwórz. Robim trach. Robim trach. Mamy jeszcze 7 beczek trach. Zapomniałem, że przecież na dzień dobry się jeszcze coś dostaje. Dostanę animowankę i fajnie, bo nic więcej. Ale dobra, 7 beczek na powitanie sezonu. Łykniemy, moi kochani. Łykniemy. Wow, cacuszko, zwane główne. No nic, jedziemy dalej. Czy 5 beczek ostatnich dam i jakąś nową kartę? Jest tridamski piechur. To nie jest chyba karta. Tylko po prostu tak często grałem tą kartę, że myślałem, że będzie nowa karta, ale to nie jest nowa karta. Uwierzcie mi na słowo. Tu też nie ma żadnej nowej karty. Jest złoto. Co mamy za złoto? Keirana, którego mamy i zwykłego animowanego. Tris z zaklęciem motyli mam zwykłego animowanego i Bran już mam 2 zwykłe, więc weźmy sobie Triskę. Ładne miałaś cycki w Wiedźminie, to weźmiemy ciebie. A Bran była zdrajczynią. Skończyła przy kamieniu. Więc... w ramach akcji wspierania kobiecych piersi wybieramy Tris. Zawsze to 2 piersi więcej w kolekcji. No i moi drodzy, znowu Birna Bran się wcięła. Leo i Cili Charża. Leo animowany, którego już mam, ale... ale kto domówi nowej karcie animowanej? Szczerze powiem wam, że nawet niezły ten drop był z tych paczek. Problem w tym, że nie wiem dlaczego nie wypadają nowe karty. Tworzyliśmy w sumie 50 beczek i tak naprawdę niewiele tych nowych kart dostałem. Niewiele. Można na palcach ręki policzyć. 2, może 3. To jest dramat. To jest dramat. Filtry. Nowe. Dobra, znowu to trzeba przewinąć. Ja nie lubię tych ptaszków. Jeszcze 4. Dobra. Nieposiadane. Nie mamy brązu w Ronie Oko, ale na pewno dostaliśmy całkiem dużo innych brązów. Mamy po 7 mrozów na przykład, 8 deszczy. Wszystkiego nadostawaliśmy, nie? To nie to, co trzeba. Iwerów trochę mamy. Tu 4 herbalistki, 4 tego. Mamy wszystkiego, moi kochani, tylko nie to, co trzeba. Harpia nam żadna nie doszła, nie. mglaków. No wszystko jest, tylko nie ma nowych kart. Ani jednej katapulty nie dostałem nowej. Po co? Gdy będziemy się bujać z tym przez jakiś czas, pewnie skończy się czymś takim, nie? Stwórz. 2200 fragmentów to nie powinno być za dużego z tym problemu, no ale szczerze mówiąc liczyłem na trochę lepiej. Ale nie będę już wam tutaj głowy zawracał. Zakończyliśmy sezon, otworzyliśmy 50 beczek i pewnie teraz będziemy się szykować na święto zmarłych. Ale to już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka i papa.